Jest wiele atrakcji zarówno dla tych, którzy chcą posłuchać muzyki, jak i również chcą spędzić te dni w tym barku na sportowo. Przede wszystkim sobotni wieczór będzie grała dla nas Sarsa. A w niedzielę, dzięki uprzejmości rektora AGH-u, będzie miał miejsce występ zespołu Krakus, zespołu pieści i tańca Krakus, a później zespół Inoros. Czekałem na ciebie piątą dnią i czuję, że może być grubo. Poza gwiazdami wieczoru, co jeszcze zostało przygotowane dla mieszkańców i turystów? To właśnie atrakcje sportowe, turnieje piłki nożnej, turniej koszykarski, turniej tenisa sportowego oraz bieg o złotą papkę zorganizowany przez firmę Ioniec w ramach Gnitym Parku. Czy spodziewacie się Państwo dużo turystów na tym wydarzeniu? Bo wiemy, że w tym czasie jest też organizowany wyścig górski. Tak, zgadza się. Liczymy, że część turystów przyjedzie również do Tymbalku, dzieląc między wyścig górski. Natomiast nasze wydarzenie adresujemy głównie dla mieszkańców gminy Tymbalk oraz okolicznych miejscowości. Czy pogoda została zamówiona? Myślę, że pogoda będzie lepsza niż dzisiejsza. Będzie słońce. Będziemy dobrymi.